Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Tori152 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Odyseja. Moi drodzy, przechodzimy w sumie do nowej lokacji. Widzę, że tu jest strasznie ciemno. Mi się wydaje, że te lokacje mi się mega pobagowały, bo na 1000% one takie ciemne nie były wcześniej. I to Wam jestem w stanie zagwarantować, że nie były. Spróbujemy się udać do Ashdodu, jednakże prawdopodobnie nie uda nam się to, ponieważ będzie zamknięte przejście, prawda? Możemy tutaj sobie pochodzić, góra-dół. Także zanim znajdziemy stąd jakiekolwiek wyjście, no to troszkę czasu minie. Wydaje mi się. Okej, czyli tu już nam się odpala to, że jest nieznośnie gorąco. To bardzo niedobrze, ponieważ myślałam, że uda nam się na spokojnie jeszcze tutaj przeeksplorować bez tego gorąca. Dopóki nie będziemy mieli kolejnego wpisu albo nie zobaczy uciekającego życia, to będziemy się poruszać na razie tędy. Trochę rozległy jest ten teren. Nie ukrywam. Warto się przejść tutaj akurat w każde miejsce. Także możemy się przejść. Pospacerować i w ogóle. Myślę, że zaraz będziemy musieli tak wrócić wyżej. Okej, ubywa mi życia. Mieliśmy uważać na pełzacze. Tutaj jest kolejne miejsce, gdzie możemy się dostać. Niedobrze, ponieważ już widzę, że powinniśmy tutaj chodzić wieczorem faktycznie. Co prawda to nie jest problem, żeby zaraz sobie odpalić nasz śpiworek, nie? W razie czego. Na razie jest jeszcze w miarę. To znaczy, zabiera mi tak tylko HP od czasu do czasu. Nie jestem pewna, czy w ogóle dobrze idę, wiecie? Okej, tu już mi zabiera część życia. Pozwólcie, że weźmiemy sobie śpiwór. Musimy się jednak przespać do nocy. Odpocznij. Nie wiemy, która jest godzina w grze, nie? 10. A co się stanie, jak zrobię drzemkę? Aha, to śpimy wtedy godzinę. To niedobrze. Ponieważ no musimy odpocząć 4 godziny na przykład. Jest 15. Dalej dostajemy po tyłku. Odpocznij do kolejnej godziny. Mamy 19. Możliwe, że już nie jest gorąco. Dobra, udało się. Okej, teraz możemy przejść tam. Dobra, bo jest strasznie ciemno. Możliwe, że ja się teraz bardziej kieruję w stronę wyjścia stąd. Ojejku. Ciężko powiedzieć, ponieważ te korytarze są dosyć rozległe, jeżeli chodzi o to miejsce.
I łatwo jest tutaj łazić w kółko. I ja prawdopodobnie właśnie teraz to robię. Teraz się wracamy. Z tego, co mi się kojarzy. Spróbujmy wyjść na górę jeszcze. A no właśnie, bo tędy się da jeszcze przejść. I tutaj też są przeciwnicy jeszcze. Powalone jest trochę to wyjście stąd. Bo jak widać, tak wychodzimy, ale nie za bardzo. Zobaczymy zaraz. No i tu jest znowu ślepe wyjście. Powiem wam, że mega się tutaj gubiłam. Nie potrafiłam ogarnąć, którędy wyjść stąd, z tej jaskini. No ale myślę, że nam się to uda prędzej czy później, tylko trzeba się trochę przespacerować. Zresztą myślę, że wiecie, tego expa chyba nikt nie będzie żałował mi. Ojej, dobra, prawie żeśmy się zrzucili kompletnie już. Dobra, to jest ten mostek. Czy musimy zejść akurat tutaj na dół, bez żadnych ceregieli? Tutaj żeśmy jeszcze nie schodzili na wprost na dół. Tutaj mamy trup pustynnego rabusia. Notatka. Zobaczmy. Wysoko w górach, w pobliżu dużego obozu koczowników, jest jaskinia, która znajduje się nad małym jeziorem. Tam znajduje się źródło tego jeziora. Kiedy z kompanem uciekaliśmy od rabusi, to w tej jaskini schowaliśmy nasze złoto. Mieliśmy nadzieję zabrać to złoto później. Mój towarzysz podróży dostał gorączki, której wkrótce zmarł. Wybrałem się w drogę na wybrzeże, jednak także mam gorączkę. Sprawy niezbyt dobrze idą. Może to złoto przyniesie więcej szczęścia temu, kto znajdzie ten list. Podpisano nieczytelnie. Strasznie tu ciemno. Okej, czyli chyba znalazłam odpowiednie miejsce, żeby przejść. Światło się odpala 1000 razy. Okej, wyleźliśmy, moi drodzy. Tutaj na początku mamy orka, który nie jest wrogo nastawiony do nas. I mamy pierwszy teleport. Teleport do Patary. Wybaczcie za to lagowanie gry, ale gra dostała pierdolca, bo teren jest ogromny. Myślę, że nie da się tego inaczej wytłumaczyć. Także niestety będziemy musieli się trochę przemęczyć. Tu mamy orka, on sobie będzie tutaj w okolicy stał i warto go na razie tutaj zostawić, jeżeli mam być szczera. Akurat, o Boże, jeżeli my tak mamy przechodzić całą grę. Dobra, spróbujmy trochę ograniczyć, okej, pole widzenia. Na szczęście to pomogło. Ognistego demona już kojarzymy. Także warto będzie się nim zająć. Powiem wam, że jak go zobaczyłam pierwszy raz na warancie, to byłam troszeczkę posrana wtedy. Nic tu nie ma. Okej, na szczęście po zmienieniu. Okej, to są bardzo śmieszne rzeczy akurat. Że mamy gobliny, które ujeżdżają kretoszczury. Nie powiem, dość zabawny widok. Pięknie, mamy kolejny poziom. Ciekawi mnie, gdzie mnie przeniesie teleport do Patary. Czy on mnie przerzuci, wiecie? No, kurczę, jakby to powiedzieć. Wiecie chyba, o co mi chodzi, nie?
Dużo goblinów. Nie wiem, bardzo fajnie to wygląda. Kreatywne. Ze strony twórców. Ja nie chcę nic mówić, ale trochę umieram. Kurczę. No nie powiem, ta pustynia jest ogromna. Ale tak, no musimy znaleźć drogę do wieży, tak? Czyli musimy się kierować prawdopodobnie tutaj cały czas na wprost. Wiadomo, że jakbyśmy zwiększyli sobie... O Jezu, go... No, matko, dobra. Nie wiem, czy chce się lać z tym golemem. Podejrzewam, że nie będzie to przyjemne starcie, bo nie lubię bardzo ognistych golemów. One są dla mnie jedną wielką przesadą akurat. No właśnie, bo one mają te hitboxy takie mega dziwne. Tutaj akurat faktycznie się przy nich lepiej odsunąć i to tak porządnie. Bo to jest totalna masakra. No ale dobrze, jest noc, więc korzystajmy z tego, że jest noc w grze. 21. Mieliśmy informację, nie? Ardot powinien był leżeć po drugiej stronie pustyni, w dolinie ukrytej za zboczem gór. No dobra, no to tutaj mamy te góry, więc podejrzewam, że one nas nie interesują. Tak na logikę. Za zboczem gór. Chodź tu. Dobra. Za zboczem gór. Była mowa też o jakiejś jaskini. No i wyobrażacie sobie tutaj bez jakiegokolwiek przyspieszenia biegać? Przecież to by była jakaś masakra. Za zboczem gór. No to biegniemy wzdłuż zbocza. Tu wszędzie można wyłazić na te skały. To jest w ogóle najgorsza rzecz. No ale dobra, pobiegniemy sobie faktycznie wzdłuż skał. Tu są jakieś obozowiska. W sumie fajnie by było zajrzeć tam i zobaczyć, co się tu dzieje. Pytanie, czy on będzie na przykład, nie wiem, pełno ożywieńców, czy nie. Tu są szakale. Tam jest droga na Ashdod, dobrze wiedzieć. Mamy pustynne wilki. Spodziewałam się tutaj orków na przykład, ale dobra. Tu mi pokazuje na Ashdod prosto. W ogóle mam nadzieję, że wy to coś widzicie, wiecie, bo... Ciężko by było, naprawdę. Okej, jest wieża strażnicza, było coś o niej, nie? Jaskinia gdzieś w pobliżu wieży. To poszukamy jej, na pewno. Dobra, tutaj nic się nie dzieje. Nie wiem, czy powinnam biec dołem, czy nie. Jest jakaś jaskinia. Możliwe, że jesteśmy na miejscu. Mam nadzieję, że nie cierpicie na ślepotę. Dobra, pozbądźmy się tych pełzaczy może. W sumie. Będą mi potem tylko utrudniały życie tutaj. Powiem wam, że nie wyobrażam sobie tutaj biegać. Kompletnie. Okej, mamy jakąś jaskinię. Teraz już na pewno trzeba odpalić światło.
Możliwe więc, że to tutaj. Ale wątpię. O Matko Święta. No ale w sumie mieliśmy znaleźć jaskinię, nie? Brawo. Są te małe pajączki. Aha, dobra, bo to jest to zejście tutaj, dobrze. Buława drzewcowa. Wlazłam gdzieś, gdzie nie mam w ogóle pojęcia, gdzie jestem. A najgorsze jest to, że tutaj wszędzie potrzeba mi zwoju światła. Okej, zużyłam pełnię życia, trochę przez przypadek, a trochę nie. Okej. 20 punktów nauki mamy tak w ogóle do wydania. Kurde, masakra, mi się wydaje, że to nie jest ta jaskinia. No bez jaj. Serio? Nie no, tam jest dalej wejście. Niestety nie da się tak ten. Nie no, ale to na pewno nie jest ta jaskinia. A może powinnam... trochę inaczej to zrobić? Tu jest też jakaś jaskinia. No to widzę taka malutka. Taka z typowo sakiewką. No ale to dalej nie jest koniec tego masywu górskiego. No ale z drugiej strony... O, Ashdod. Spoko, tylko ja bym się może jeszcze zatentegowała tymi zębaczami. Bym się ich chętnie pozbyła. Dobra. Niestety się dałam trochę walnąć bez sensu. Okej. Wiecie, bo chcę sobie tutaj oczyścić teren, żebyśmy wiedzieli, gdzie my w ogóle jesteśmy, że tak powiem. To skoro biegliśmy koło tych zębaczy, to się ich pozbądźmy. Po prostu, nie? Okej, zobaczmy, która jest godzina. 23, dobra. To jeszcze możemy biec. Tu mamy drogę na Ashdod, więc ruszajmy. Pytanie, czy tutaj, czy tam, ale chyba tu. Albo i nie tu. Dobra, to jednak tam. Może być. Co my tu mamy? Nie widzę kolejnego kierunkowskazu i to troszeczkę mnie rozprasza, ale tam widać, że jesteś na górze. O matko, znowu jest ciemnica. Wiecie co, może jednak pochodnie wyciągnę. Co prawda światło nam daje dużo lepszą tutaj widoczność, ale jest mało wygodne. Kurde, tu się da biec, tam się da biec. Niedobrze. Tu jakieś ruiny, tam jakieś ruiny. Słabo to wygląda. A najgorsze jest to, że nie widać żadnych nowych, wiecie, kierunkowskazów na ten Ashdod. No co jest, Matko Święta, no? Czy ja muszę non-stop coś załączać, jakieś źródło światła?
Co? Odpalaj się. Kurde, non stop, jak nie, to się wypala, to tamto. Tu coś mamy. Nie wiem, czy dobrze idziemy. O, Matulu. Trochę dużo tutaj stworzeń, nieprawdaż? Szczew królewski. Tak mi się wydawało, że coś tego typu tutaj mogę znaleźć. Chciałabym umieć się cofać, no. Tu będą chyba te świerszczowe pokrzywy. Nie zdziwiłabym się. Nie. Korzenie lecznicze i kolejny szczaw królewski. Aż trzy szczawie tu były, dobra. Było warto. No ale pytanie, czy ja dobrze biegnę w ogóle? W sumie biegniemy w stronę tej wieży, nie? Szkoda, że tutaj w sumie nic nie widać. O matko. No, trzeba przyznać, że ci przeciwnicy już zaczynają tutaj bić. Tam są jakieś ruiny. Czy ja w ogóle dobrze, nie wiem, powinnam tu być w ogóle? Możliwe, że nie. No zagryzą mnie. Albo spadnę. Masakra. Okej. Co my tu mamy? Mam takie fajniejsze zupki, więc możemy, myślę, zjeść. Masakra. Wiecie, co jest najgorsze, że tutaj nic kompletnie nie widać. Oczywiście kolejna ognista ciota. No i jeszcze. Tak, na pewno. F12 proszę mi dać, bo. Bo tak się nie będziemy bawić, że ja się będę biła z 1000 mobów. Nie wyleczyłam się, wiecie, w 100%, więc możliwe, że mnie zagryzą te brzytwiaki. Albo i nie. Dobra, ale żeby bić się z tym golemem, to na pewno się muszę trochę podleczyć bardziej, bo na samą myśl już mi się robi słabo. W ogóle nie wiem, skąd mam do many kolejny eliksir. Mało mamy tego HP, wam powiem. Znaczy, faktem jest, że na pewno mamy niską ochronę. I w sumie wypadałoby chyba nosić tą zbroję paladyna w momencie, gdy jesteśmy na wycieczce tutaj w terenie. Tak naprawdę. No chodź tu, cioto. Nienawidzę, nie lubię. Są najgorsze golemy ever, te właśnie płonące. Cholera wie, kto to projektował. Ale one mają hitboxy z dupy i wszystko. Tam za mostem jeszcze coś było, pytanie. Ta, no golem kolejny oczywiście. A co by innego to mogło być? Ale by się fajnie, bo tak się po prostu spierdzielił.
No tak, dzięki. Dzięki, dzięki. Chodź tu. Dobra. Z tym poszło trochę przyjemniej. Okej, pytanie, gdzie teraz? Tam są jakieś dziwne ruiny po prawej stronie. Dobra, kierujemy się przynajmniej dobrze. Wiem, że jesteśmy w stronie aż do dół, czyli wypadałoby iść tam, ale pytanie, co jest tu? Dużo kwarcytu. Jest jakiś mostek. Są harpie. Wygląda na to, że ta harpia coś chce bić. Co tu się dzieje? To nie są harpie, tylko te dżungle. Nie, to są gryfy, dobra. Okej, no to może być, jak na mój gust. Zobaczmy. Wiemy, że na wprost aż dot tam, jak żeśmy szli. Boże, kochany. Już to od groma tego chujstwa tutaj. Ten gryf to ma zamiar tu przyjść, czy nie? No ale nie powiem, to miejsce kusi, bo wygląda fajnie. No ale ilość tych przeciwników to trochę przegięcie. Okej, muzyka się odpaliła też taka dosyć inna. Ty, gryfie, uspokój się. Kojarzy mi się to miejsce bardzo. Skarb w ruinach klasztoru. W ruinach klasztoru nieopodal Ashdodu znalazłem w kufrze klucz. Oczywiście on otwiera jakiś inny kufer. No dziwne by to było, gdyby otwierał kufer, który jest otwarty. Okej, no. O matko, szczurze! Cholera jasna! Pogięło? Szczurze to widzę, że dostały jakiegoś wylewu. Nie spodziewałam się tego. Tych drzwi nie mogę otworzyć? A nie, bo to jest krata, dobra. Ale wiecie, co mi się wydaje, że nie powinnam tu łazić teraz w ogóle. No okej, no piaskowy golem może być. Ale może nie w ten sposób, Chryste, panie. Nie, na schodach się nie będziemy lać. Szanujmy się. Nie ma opcji nawet takiej. No, myślałam, że się nie cofnę już. Cholera jasna. Powalona akcja. Siema. A to gryf, dobra. Może być. Chodź tu, obdartusie. Ja wiem, że wy nic nie widzicie, na 1000000%. Wiem o tym. No ale powiem wam, że jest ciężko. Wiecie, co mogę zrobić? W sumie by się przydało. Ustawienia gry to były? Nie. Obrazu. Podbijemy jasność, bo bez tego będzie ciężko. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Okej, już myślałam, że może. Wiecie, no.
Kluczyk, te sprawy. Przydałoby się coś, co otwiera tamten przełącznik, znaczy się tamtą kratę na dole. Jezu, ile tu jest przeciwników. Tu jest posąg. Nie, to nie jest posąg. A jednak, to jest kapliczka do nosa. Dobra, więcej gryfów. Super. Pytanie, jak się do tamtych szczurów dostać? Nie mam pojęcia. Może do tego kluczyk? Okej. Dobra, klucz do kufra i na parterze będzie. No to już tam byłam. To fajnie akurat, że się to układa w taką dosyć logiczną całość. Otwiera kufer stojący obok sarkofagu. Jakiego sarkofagu? Może na dole jest jakiś sarkofag, bo... Ja tu żadnego sarkofagu to nie widziałam. Pytanie, jak to otworzyć? Na pewno się jakoś da. Pytanie, czy się tam szczytować, czy poszukać, no ale szukanie po ciemku jakiegoś przycisku to jest słaba rzecz. To na 1000% jest tam, tylko... Że no tak słabo, bo zejście to powinno być gdzieś tutaj coś do przełączenia na przykład. W takim oto wypadku. No ale fajnie by było tam zejść. Tam na górze nic nie widziałam. Powiem tak, no możemy się spróbować tam zcheatować na dół. Bo nie widzę przełącznika, a kurde, jest tak ciemno. Wiecie, gra mi dała do zrozumienia, że powinnam tutaj móc wejść. Tylko, że ja po prostu, wiecie, nie widzę. Dobra. Ornament. Otwiera sarkofag w ruinach na pustyni. To chyba ta stara trumna, nie? Pierścień uzdrowicie... Kurna, gdzie ja wlazłam w ogóle, nie? Zobaczmy, co się stanie, jak podejdę tutaj. Zaraz wrócimy do tej trumny. Okej, tu było zejście, czyli niepotrzebnie używaliśmy tam Marvina. Ale obawiam się, żebym nie znalazła tego przejścia tak jak trzeba. Coś mi się wydaje, że jak tylko dotknę tej trumny, to się tutaj cuda będą działy. Zombie się pojawiło i nie tylko. Mumie się... O kurde, co? Co? Skąd ja tak dostałam? Od kogo? Od czego? Gdzie? Tu w ogóle nic nie widać. Chryste, panie.
Że tu jest ciemnica życia. Niedobrze, bardzo niedobrze. No myślę, że żadne z nas nic nie widzi. Także... polecam serdecznie, wszystko widać. Dobra, zróbmy tak. Ojejku. Najpierw się prześpi... Nie, Boże, co ja gadam? Najpierw się wyleczę. Przede wszystkim... tak, teraz zrobimy sobie save'a. Nie martwcie się, ja też nic nie widzę. I teraz zrobimy tak, że odpalimy tą pochodnię. Okej, okay, i teraz szybko. Albo i nawet nie. Co tu się dzieje? O Matko Święta! Ktoś tutaj naprawdę celnie strzela, wiecie? I to jest największy problem. Co mnie tak leje tutaj? W sumie ta mumia chyba, wiecie? Ta ona jeszcze zatruwa. Okej, okay, tam jeszcze lata jakiś jeden szkielet. Ale to na razie olejmy. To mumia. Gruczoł jadowy. Zbierzmy sobie resztę. Bardzo dużo skarbów znalazłam. Dobra, ten szkielet chyba się zrespił na zewnątrz. Tu się w ogóle zrespili przeciwnicy w okolicy. Najgorsze jest to, że zaczyna już świtać chyba powoli. Z tego wszystkiego to aż muzyka zniknęła. Dobra. Okej. No nie powiem, niedobrze. No, mamy godzinę czwartą. Niestety, czy nam się to podoba, czy nie, musimy się dalej przekimać śpiworem. A więc cóż. Śpimy po te 4 godziny parę razy. Wiecie, dla mnie to jest bez sensu, ponieważ powinno być tak, że... gra chce chyba, żebym zawału dostała. Powinno być tak, że mamy możliwość na przykład spania do wieczora normalnie na śpiworze, a nie, że to jest w taki głupi sposób. 12 godzina dopiero. No niestety, chciałabym tutaj, wiecie, biegać za dnia, ale na razie nie możemy za bardzo. Odpocznij 4 godziny, to będzie 16. No i o 16 oczywiście też nam przygrzewa. No niestety, tutaj takie wieczorowe łażenie. Odpocznijmy 4 godziny. Dobra, bezpieczni. Czyli co, zrobiliśmy sobie takim jakimś sposobem skarb w ruinach klasztoru. Tutaj możecie sobie poczytać questy. Tak w ogóle. Kane. To dopiero jak będziemy w Ugarze, no ale to jeszcze spora droga przed nami.
Dobra, na razie jeszcze mamy widno, więc możemy trochę tutaj pobiec. Jest wieża strażnicza. Są hieny. One ciekawe dźwięki z siebie wydają, trzeba przyznać. Ale spoko. Ashdod. Zaraz zobaczymy, co się znajduje w tamtym drugim tym. Hiono, ty cholero jedna. Dobra, zaraz zobaczymy, co się tutaj znajduje po tej stronie. Co my tu mamy? Do wieży wojowników Beliara i do Ugaru. Do Ugaru będziemy szli, ale najpierw się przejdziemy do Ashdodu. I szczerze mówiąc, to wychodzi na to, że nie musiałam biec ten cały kawał drogi, tylko wystarczyło tamtędy wejść. Przy tej wieży strażniczej. No ale dobra, przynajmniej trochę expa, tutaj tą świątynkę żeśmy zrobili. Jest na Ashdod? Jest. Tak dziwnie, bo tak pod skosem. Coś czuję, że wybrałam najbardziej, wiecie, największą drogę naokoło po prostu. Tu jest jakaś wieża, tu są jacyś przeciwnicy. Na Ugar mnie tam kieruje, dobra. A tutaj się coś dzieje, przepraszam? Czy tak, no... Okej, mumia kolejna. Co ciekawe, ta na mnie nie napluła. Kuferek. Lewo, lewo, prawo, lewo, lewo, prawo, lewo. Znalazłam jakiś teleport i znalazłam jakąś mapę. Do Doliny Ashdod, dobra, spoko. Co to? Boska Moc Gwiazd. Ale znalazłam jakąś mapę. To nie to. Mapa Ashdodu i okolic. Świątynia Ashdod. No dobra, no. W porządku, tylko czy mi się to przyda bardzo na razie? Chyba nie. Okej, pochodnia. Zobaczmy, co jest wyżej. Jest tu alchemiczny. Siema, gryfie. No i dobra, wychodzi na to paczka z bronią. Że to w tym miejscu wszystko. Ruszajmy więc dalej. No. Dobra, schodzimy. Tu mnie kierowało na Ashdod, nie? Nie, tu... Aha, bo to na Ugar mnie kieruje dobrze. Na Ashdod mi pokazywało tu pod skosem. Czyli pewnie tutaj, tak jest. W porządku. I tak do Ashdodu nie wejdziemy, bo wiemy, że potrzebujemy jakiegoś glejtu. No ale warto się tutaj było, myślę, przejść. Prawie spadłam tam na dół. Nie powiem, mało brakowało, bardzo mało. Ale wiecie, przynajmniej przyjdziemy tutaj po wpis w dzienniku. To już jest jakiś plus i będziemy przynajmniej wiedzieć, jak ta droga tutaj prowadzi. Stój. Gdzie się wybierasz? Chciałbym. Nie masz tu czego szukać. Wracaj z powrotem. Dopóki nie odwiedzisz Tartarona w Ugarze, nie masz tu nic do szukania. No okej, dzięki.
Tartaron, tak? Świątynia. Kiepska sprawa. Jestem tak blisko celu i nie mogę ruszyć dalej. Strażnik nie chce mnie przepuścić do doliny Ashdodu. Abym mógł przejść, potrzebne mi pozwolenie od niejakiego Tartarona, przebywającego w Ugarze. Miasto powinno znajdować się gdzieś w górach. Nie zaszkodziłoby znaleźć mapę okolicy. Warto też zajrzeć do wieży stojącej w pobliżu wejścia do jaskini. Strażnik nie chce mnie przepuścić do doliny. Wieża w pobliżu jaskini. Pytanie, czy chodzi o tą, gdzie byłam przed chwilą, gdzie zabijaliśmy mumię? Czy chodzi o tą drugą wieżę? Która jest tam dalej. Konkretniej tutaj, jak się idzie. No nie powiem, okaże się to zaraz. Wiemy, gdzie do Ugaru iść, więc... Chyba nie będzie to problem, jak się przebiegnę kawałek tu. Może się nawet okaże. Siema. Zabiłam właśnie panterę. Czy ja dobrze idę w stronę tej wieży? Chyba nie. Chyba to nie to miejsce konkretniej. Tam są jakieś ruiny. Nie no, chyba chodziło o tamtą wieżę, co byłam przed chwilą, nie? Tak mi się wydaje przynajmniej. Bo tam w sumie znaleźliśmy mapę Ugaru, więc chyba o nią chodziło. Czy tutaj się coś dzieje jeszcze? Nie wiem. Są gobliny. No i fajnie, kolejny poziom. Dobra. Znaczy wiecie, nie zaszkodzi nam się tędy przejść, nie? Tak naprawdę. Tu jest jakieś przejście, jakaś jaskinia. Okej. A to jest kolejny gryf. Dobra, no mam kolejne punkty nauki w kieszeni. Do wydania. Tu mogę gdzieś przejść tędy. Tu widzę, że jest jaskinia z goblinami. No dobrze, tam możemy zejść jeszcze niżej. No nie powiem, te tereny są dosyć rozległe. Nie wyleczyłam się niestety, mam nadzieję, że tego nie pożałuję. Raczej nie. Kurde, co tutaj one pochowały sobie? Beczka z wodą, skrzynia z prowiantem, sporo smoły. Dobra, no to schowały jakieś tutaj rzeczy. W kolejnym odcinku na pewno będziemy ruszać do Ugaru. Ponieważ no przyda nam się to miejsce na pewno. Z prostej przyczyny. W Ugarze możemy kupić pancerz. Więc to jest bardzo istotne. Bardzo, bardzo istotne. Tu się pantera jeszcze jedna zrespiła. W porządku. Proszę mi oddać tą pochodnię.
Dobra, to ruszymy sobie już dzisiaj trochę w stronę tego ugaru. Zobaczymy, jak daleko uda nam się zajść. O matko, tylko żeby się nie spierdzielić teraz. Chodziło pewnie o tą wieżę, no to żeśmy tutaj przyszli. Ugar mi pokazuje. I ugar był w tę stronę gdzieś, nie? Dobrze? Dobrze chyba, nie? Tam żeśmy byli. Tu był Ashdod, a tu był ugar na górę. Plus ta wieża jakiś tam wojowników Beliara, czy coś takiego? No nie powiem, zobaczymy jak to nam się wyklaruje. No dawaj golemie, no, bo nie mam całego dnia dla ciebie. Dobra. Ładnie, ładnie. Kolejny golem. Trochę się jeszcze przejdziemy ten kawałeczek chociaż. No, proszę cię, już giń. Dobrze. Pięknie się udało. Można iść dalej. Nie, oni przesadzili z wielkością po prostu tych poziomów, bo to jest jakaś tragedia, no szczególnie ten Warant. Dużo bardzo pustej przestrzeni. Cisnąć trzeba kilometry. I tu mamy do wieży wojowników Beliara albo do Ugaru. Idziemy do Ugaru, bo potrzebujemy na pewno pancerza. I to jak najszybciej, który nas będzie chronił przed upałem. No to zdecydowanie możemy taki znaleźć w Ugarze. Ugar na wprost. Niech i tak będzie. Ciekawią mnie te ruiny po drodze. Widzę, że są jacyś przeciwnicy. Kamień z poświęconej ziemi. Słyszę zombiaki. Co to jest, cholera jasna? Jak szkielet może być zombie? Twórcy to już tutaj widzę kompletnie stracili rozum. Lewo, 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 prawo, prawo, lewo, prawo. Klucz do ruin wieży. Ciekawe jakich ruin. Dobra, zanim odpalimy pochodnie, to wyleczmy się trochę. Ja nie wiem, czy ja zaznam kolejny eliksir, czy nie wypiłam. Zastanawiające. Dobra, taką setę jeszcze walniemy sobie i możemy biec dalej. Co prawda zaraz będziemy kończyć odcinek, ale chociaż stąd może bym jednak wyszła, nie? Chociaż w sumie dosyć widno w tym miejscu jest. Tam jest jakaś wieża. Podejrzewam, że to jest klucz do tej wieży właśnie. Aslan. What the fuck? Przepraszam. Narnia czy coś? Ja pierdzielę, co jest? Ty, czy to jest to, co ja myślę, naprawdę? Ty będziesz mnie bił? Halo? Ty naprawdę, ja pierdzielę. Ej, F12, co jest? No halo, wyłączy się ten budzik? Dziękuję bardzo. I na czym polega ten quest, Aslan?
Okej, nie dostałam jeszcze wpisu. No przecież teraz nie skończę odcinka, Boże Święty. Bardzo silny lew, którego lepiej nie ruszać, ale on też nie chce mnie ruszać. Dobra, no spoko. Co tu się dzieje w tym miejscu? O Jezu, tu jest syfu. Dobra, to jeszcze wybijemy te zębacze. O Jezu. Chodźcie, chodźcie. W ogóle to jest prawdopodobnie jakby easter egg taki od twórców, że właśnie wiecie, silnego lwa nazwali po prostu Aslanem. Spoko. Czy nie powiem, fajny trochę zamysł. Księga. Mam nadzieję, że w najbliższej przyszłości nauczę się czytać te książki, nie? Bo tak czułam. Ej, no co je? Przecież to są jakieś żarty. Dobra. Matko Święta, przecież to jest wszystko nawiedzone w tym miejscu w ogóle. Zaraz skończymy film, tylko sobie wejdę jeszcze do tej wieży, bo aż za bardzo kusi. Mam nadzieję, że wy coś widzicie, bo mam wrażenie, że jest całkiem widno. Nawet w tym miejscu. Okej, one będą mi pewnie spadały na głowę zaraz. Okej, możemy je z łuku zabić. To tak zrobimy, chyba że mi któryś spadnie. Bo to będzie bardzo problematyczne. No dawaj, jeszcze strzał. O matko, nic nie widzę. Okej, coś tam dostało ode mnie. Będziemy strzelać na oślep. Ja wam powiem, że jestem coraz bardziej zaskoczona tym, co tu się dzieje w ogóle. Tam jakiś kufer na górze jest. No powaliło gro. Okej, on spadł na dół. Mało mnie to interesuje. A na górze pewnie jakiś super boss. No oczywiście. Ale zszedł na hita. Kość szkieletu. Lewo, prawo, lewo, prawo. Lewo, prawo, lewo, prawo, prawo, lewo. Teleport do wieży szkieletów obok Aslana. Czarna perła. Dobra, czyli opłaca się po tych miejscach łazić, bo powiem wam szczerze, że nie chodziłam po tych miejscach, olewałam je wcześniej i bardzo się cieszę, że teraz tego nie robię, ponieważ przynajmniej wiecie co, no przynajmniej teraz mamy teleporty tutaj w tym miejscu, w ogóle jakiekolwiek na tą pustynię. Dobra, gin już. Okej, no to jesteśmy obok Aslana. Spoko, wieża oczyszczona. Tutaj zębacze zabite. Aslan mnie co ciekawe nie atakuje. To jest w ogóle najśmieszniejsze. Nie wiem, czy to jest normalne. Jakby nie będę narzekać, bo przynajmniej żyjemy. Ale dobra. To moi drodzy, udamy się w kolejnym odcinku tutaj na wprost. Tak jak nas prowadziła... no ta, o właśnie,
tam na wprost. No i zobaczymy, co nam to, moi drodzy, przyniesie. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie dzisiejszego bardzo długiego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza, trzymajcie się. Lecę montować dla Was ten odcinek. Możecie dać znać jakieś porady, gdzie byśmy mogli jeszcze się udać. Co zrobić. Znowu nam się dziennik z zadaniami wypełnia. No niestety tak czasami bywa. Dzięki jeszcze raz, nie przedłużam. Hej, cześć.